Witam, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się instalacją najpierw Chroma, potem przez Chroma zainstalujemy Yaorta, czyli oprogramowanie do pobierania dodatkowych pakietów, a potem przez Yaorta zainstalujemy kodeki potrzebne do odtwarzania MP3 przez odtwarzacz Amarok. Zatem do dzieła. Z racji tego, że nie ma przeglądarki Google Chrome dostępnej do pobrania przez Pacmana, przez główne repozytoria, konkretnie repozytorium albo Extra, albo Community, pewien nie jestem, to potrzebujemy pobrać przeglądarkę Chromium, która jest open source'ową wersją Chroma, ponieważ Chrome nie jest open source. Jest darmowy, ale nie jest open source. Tak więc pobierzemy Chromium, potem pobierzemy Yaorta, a potem dopiero kodeki. Chromium się wgrało, ale jeszcze pomyślałem sobie, że przedtem pobierzemy sobie pakiet kodeków głosowych. Zdobyłem informację, jaki to jest konkretnie pakiet. Więc Pacman S GST Plugins UGLY. Dobrze. Pobiera się i gotowe, ładnie. Teraz odpalimy sobie Chroma. Pobierzemy sobie testową MP3. Się łączy. Jakim prawem mi skurczybyk nie chce działać? Teraz też nie będzie działać. Teraz zrobimy sobie jeszcze tak, żebyśmy mogli na pulpicie mieć normalnie ikonki, a nie takie po prostu taką przestrzeń. Więc robimy tak. Ustawienia pulpit. Układ. Widok katalogu. Zastosuj. Teraz robimy ustawienia widok katalogu. Położenia, pokaż miejsce, pokaż katalog pulpitu, zastosuj. Ikony sobie zmniejszymy. Rozmieść w kolumnach. Wyrównaj do lewej. Kolejna rzecz, którą sobie zrobimy, to jest... tego nie muszę zmieniać. To sobie wyłączymy, to jest niepotrzebne. Pokaz skrzynkę narzędziową, to jest w ogóle niepotrzebne. To takie było, takie coś tutaj w prawym, lewym górnym rogu, takie wystające, to jest niepotrzebne. Dobrze. Kolejną rzecz, którą zrobimy, to jest zmiana wielkości czcionek, ponieważ czcionki w tym systemie są odrobinkę za duże i wyglądają, jakby ten system był zrobiony dla inwalidów. Tutaj to zmienialiśmy? Tak, tutaj.
i to, co było na 10, zmieniamy na 9. Generalnie nie przepadam za Noto Sans, przepadam bardziej za Oxygen Sans. Tutaj był Oxygen Sans. Dziewiątka. Też to Noto zamieni na to Oxygen. I tutaj też zamieni na Oxygen. A to ja mam Oxygen też, to jeszcze zmienimy, to Noto Sans. Jeszcze jedna rzecz, tutaj mam taki znaczek pomocy, ten jest praktycznie nieużyteczny w programach polskich, ponieważ cała pomoc dostosowana jest po angielsku. Tak więc zrobimy w ten sposób, że wyłączymy to, przechodzimy do wyglądu programów, wystrój okiem, tak i tutaj mamy przyciski i to sobie przeciągamy po prostu stąd, tutaj, to też sobie przeciągamy stąd, tutaj, dajemy zastosuj i zniknął nam ten znaczek pomocy technicznej. Zobaczymy, czy będzie nam działała muzyka. Marok raczej nie startuje, co jest dziwne. Startuje tylko trochę dłużej, bo ten komputer jest odrobinę wolny i nie zapamiętałem tego. To sobie oznaczamy, to jest niepotrzebne, ponieważ on może wtedy nam skanować nasze pendrive, jak będziemy podłączali itd., itd. To są niepotrzebne wtyczki, je trzeba wszystkie oznaczyć. Będzie nam się jakieś, będą nam się jakieś głupoty pokazywały. Skrypty. To nie jest nam potrzebne w ogóle. Kisylinizacja, etykiet, jakieś nie wiadomo co. Jest niepotrzebne zupełnie. To możemy sobie poukrywać. Prym przyciskiem myszy. Remove this current track. Remove this analyzer. Remove this Wikipedia. Remove this słowa. Możemy sobie odblokować układ, w wyniku czego możemy to też wyłączyć. To możemy wyłączyć i mamy taki ładny Amarok. Tym bardziej możemy go jeszcze sobie tutaj przekrócić, blokując układ. Nawet ukrywając pasek menu. Ctrl M zawsze pokazuje nam pasek menu. Czy domyślna muzyka Amaroka się odpali. Domyślna muzyka mi się odpaliła, a jak z MP3? MP3 już nie bardzo chce się odpalić. Tak więc musimy pobrać jeszcze kilka rzeczy. Co konkretnie, odnowicie się już w kolejnym odcinku.